Dziękuję, dziękuję. To bardzo miłe. Przyjaciele, przeprowadzimy remont pokoju. Kochamy cię! Nie przesadzajmy. Mam dla was niespodziankę. Spójrzcie, kto się poświęci? Wybieram ciebie. Mnie? Serio? I jeszcze ciebie. Ja chyba śnię. Wow, nie do wiary. Co za emocje. Jasne, dla mnie to codzienność. W każdym razie oto złote bilety. O, to spełnienie marzeń. Dzięki. I jeszcze jedno. To wyścig z czasem. Powodzenia. Wow, niesamowite. Bardzo się cieszę. Czas ucieka. Do dzieła. Dobrze. Pieci, gdzie jesteśmy? Ale fajnie. Co teraz? Wiecie, jak długo go piekłem? Pora na remoncik. Wow. To świetna wiadomość. Na co czekacie? Od czego zacząć? A to co? Makaron do pływania. Co mam z nim zrobić? Niech pomyślę. Chwila. Tak, to jest ściana. Pachnie jak czekolada. I? Dobrze się czujesz? Nie twoja sprawa. To makaron z pianki? Dasz mi go? Nie, jest mój. Chwileczkę. Skąd się wziął ten lizak? Wezmę go. Co zaplanowałaś? Ten lizak mnie natchnął. Położę makaron. Owinę go taśmą. Zrobię to dokładnie. Stworzę wzór spirali. Oklejam dookoła. Zostawię równe odstępy. Zrobię tak na całej długości. Już prawie skończyłam. Gotowe. Aha. Mam pistolet na klej. Posmaruję z jednej strony. Ma być dokładnie po środku. Teraz go uformuję. Mocno ścisnę i zwinę do końca. O to mi chodziło. Zrobię spory otwór. I włożę tam rurkę. Oto wielki lizak. Dobra, fajna rzecz. Chwileczkę. Też mam pomysł. Aha. Popatrz. Wezmę jedną miskę i pistolet na klej. Posmaruję całą krawędź. To trudniejsze niż myślałem. Wezmę drugą miskę. Zrobiłem dziurę w dnie. Włożę do niej rurkę. Też mam lizaka. Dobra robota, Matthew. Powieśmy je. To chyba dobre miejsce. Wspaniale. A mój będzie tutaj. Co na to łąka? Podoba się? Robi wrażenie, aż ślinka cieknie. Słyszałaś? Czas na przekąskę. Zaraz. Mam lepszy pomysł. Nabrałem apetytu. Na coś większego. Matthew, stój! Chciałem polizać. Fajny taniec, Mindy. Pora na kolejne wyzwanie. Powiedz, o co chodzi? Voilà! Tajemnicza walizka. Co w niej jest? Kto wie? Słyszałem, że to skarb. Otwórz ją. Ja to zrobię. Nie, ja chcę. Nie, ja. Musicie się kłócić? Hej, proszę o uwagę. Weźcie to. Ciekawe. O, deszcz cukierków. Ale super. Niech pada jak najdłużej. Przestało. A to co, Mindy? Szpula ze sznurkiem. Co z nim zrobić? Matthew? To silniejsze ode mnie. Nie wstydzę się. Wyglądasz śmiesznie. Oddaj to. Czekaj. Już wiem. Zabierzmy się do pracy. Przywiążę do tego cukierki. O tak. Wybiorę różne kolory. Będą się zmieniać. O to mi chodziło. Świetne, co? Powieśmy to na oknie. Aha. Będzie ślicznie. Kolory ożywią wnętrze. To takie łatwe. Ostatni sznurek. Wow. Genialny pomysł. Podoba ci się? Umiesz tak, łąka? Nie jestem waszym rywalem. Podoba mi się. Znów mnie zaskoczyliście. Brawo. Świetnie się bawię. Rzadko się widujemy. Nie wydaje ci się, że robimy darmowy remont? Nie, przecież by nas nie wykorzystał. Popatrz. Też mam naklejkę z cuksem. Przykleję ją. Wow, jaka ładna. Moja będzie tutaj. To nie koniec. Ten pokój się zmienia. Aha. Co za wystrój? Jak sklep ze słodyczami. Coś wspaniałego. Hej, Mindy, mam pomysł. Co ty na to? Chyba czytasz mi w myślach. Na co czekamy? Gdzie usiądziemy? Tu nie ma stołu. Ha, niedobrze. Nie pomyślałam o tym. O, Matthew, widzisz to? To blat z pianki. Zrobimy z niego stół. Ech, znowu ta praca. O, Rety, mogę się pobawić tym pistoletem? Nabrałem animuszu. Gotowa, Mindy? Nawet nie pytaj.
Zaczynam. Nałożę piankę na blat. Całkiem ją zakryję. Rządek w przyrządku. Pianka zrobi resztę. To takie łatwe. Co robisz, Mindy? Ja w tym czasie maluję. Wybrałam różową farbę. Kula będzie błękitna. Nie chcę zostawić przerw. Maluję ostrożnie i równo. To bardzo odpręża. Nie zapomniałam o piance. Będzie różowa jak blat stołu. Wygląda jak różowy makaronik. Idealny na przekąskę. Wow! Tego nam było trzeba. Smacznego. Należy nam się. Masz rację. Podoba ci się pokój? Jest ładniej niż się spodziewałem. To tylko nasza zasługa. To chyba wystarczy. Skończyliśmy na czas. Uff! Patrz, Matthew! To znowu ja. Ten wystrój jest świetny. Właśnie o tym marzyłem. Szykowny, stylowy i słodki. Pomysłowe mebelki. Wspaniałe kolory. A te ściany? To trap w dziesiątkę. Świetne lizaki. Cukierkowe girlandy? Genialne. Spisaliście się. To dla was. Wreszcie. Co tam jest? No nie! Ile słodyczy! To moje ulubione. Dziękujemy. Artysta z ciebie. Nie zaprzeczę. Wy też macie talent? Zajmiecie się moją łazienką? Co? Trudne to. Graj dalej. Próbuję. Och, było blisko. Co? Tak! Dobry wynik. Co za gra? Co się dzieje? Patrz na to. Wow, malutki domek. Skąd się tu wziął? Nieważne, chodź zobaczyć. Ale fajny. Śliczny. Udekorujmy go. Gotowa? 3, 2, 1, start! Nie przestawaj! Nie chcę, żeby pękł! Patrz na to! Balon Ginny nie może być większy! Hej, to było wredne! Serio musiałaś? Ale masz minę? Też ci tak zrobię! Zasłużyłaś! Wow! Ale super! Wielka guma do rzucia! Pokaż to! Wow, niesamowite! Możemy ich użyć! Sunny? Już na to wpadłam! Odsuń się! Ach! Można i tak. Biorę się do pracy. Brawo, Sunny! Uff, ale zgłodniałam. Przekąszę coś. Dobrze, że nie rozstaję się z kremem czekoladowym. Czegoś tu brakuje. Aha! Gdzie on się podział? Zamierzałam to zjeść. Patrz. Rozsmaruję go na gumie. Chyba wystarczy. W ten sposób przykleję ją do ściany. Przykleję wszystkie. Wygląda jak cegła. Wow, super pomysł. Jeszcze trochę zostało. Smaczne. Dobrze to wygląda. Potrzebny nam dach. Czego tu użyć? O, już wiem. Mam tu taki koc. Popatrz. Ale mięciutki. Super. Przyda się więcej poduszek. Tak lepiej. Mogę go już wypróbować? Wygląda przytulnie. Brawo my. Co dalej? Okej, mamy trawę. Zmęczyłam się. Zajmijmy się resztą ogródka. Powieszę na ścianach bluszcz. Prawdziwy wiejski domek. Przydadzą nam się drzewa. Jak skończymy, muszę odpocząć. Postawię tu kwiatka. Och, uroczy. Później go podleję. To będzie super wyglądać. Potrzebuję wsówki. Prawie skończyłam. Bajkowo. Co ty na to? Nasza własna tęcza. Nie! Mój lizak! Nie machaj tak włosami. Ups, sorki. To był wypadek. Czekaj. Chyba mam pomysł. O! Mam świetny pomysł. Co ty robisz? Zaraz zobaczysz. Spodoba ci się. Patrz na to. Gigantyczny lizak. Powieśmy go tutaj. Idealne miejsce. Prawdziwe dzieło sztuki. Wielkie i pyszne dzieło sztuki. Co myślisz? Ta, spoko. Ale nie można go zjeść. O, racja. Mam tu twojego lizaka. Jest tylko trochę włochaty. Ble. Na pewno go nie zjem. Przydadzą ci się te wsówki. Nie chcemy już więcej tego typu nieszczęść.
Dzięki, doceniam i przepraszam za tego lizaka. Spoko. Otwieramy pudełko. Ciekawe, co jest w środku. Ha, co to jest? O, okej, dziwne. O, patrz, światełka! Ha, na razie je odłożę. Wow, kissy missy, zostaw ją. Byłam pierwsza. O, sprzedają lody. Rzeczywiście, chodźmy. Ale duży wybór. O, chcę truskawkowego. Wow, wygląda pysznie. Och. Nie przejmuj się, masz drugiego. O, serio? Czemu? Ha, oby wystarczyło mi kasy. Uf, wystarczy. Też poproszę. O, dziękuję. Proszę? Dzięki. To nie będzie łatwe. Poważnie? Nie! Co to był za chwyt? Zgubiłaś coś? Jestem pod wrażeniem. Kochana, oddawaj mi go. Ale pyszny. Światełka? Rożek? Mam pomysł. Chodź, koniec przerwy. Wiem, do czego można wykorzystać te rożki. Potrzebujemy światełek. Zanurzę rożek w polewie. Chcę pokryć krawędzie. Potem zanurzę go w posypce. Wyglądają smacznie, ale nie są do jedzenia. Nie chcesz, to nie jedz. Stop! Potrzebuję go. Zjemy końcówki. Przewlekę tędy światełko. Ładnie to będzie wyglądać. Od razu zrobiło się przytulniej. Wow, urocze! Trochę zgłodniałam. Źle się czuję. Auć! Zmierzę ci temperaturę. Czy to konieczne? Nie lubię chorować. Najgorzej. Zrobiłam ci herbatę. Pomoże ci. Spróbuj. O, to miłe. Co my tu mamy? Wow, niedobrze. Czy to w ogóle możliwe? Masz gorączkę. Musisz odpocząć. Prześpij się trochę. Koniec pracy na dziś. Musimy cię opatulić. Też muszę odpocząć. Czas na drzemkę. Zaraz, nie mam poduszki. I jak tu iść spać? Muszę coś wymyślić. No to sobie pospałam. Co tam się dzieje? Sunny, wszystko dobrze? Mam pomysł. Pomogę jej. I przy okazji coś zjem. Do dzieła. Wrzucę ziarna do buzi, a gorączka zrobi resztę. Coś zaczyna się dziać. Dziwne uczucie. Chyba gotowe. Wypluję go do tej torby. Wypełnię ją całą. Na co komu maszyna do popcornu? Wow, to świetny pomysł. Też spróbuję. Ha, nie działa. Może muszę zwiększyć nacisk. Auć. To nie brzmiało dobrze. Złamałam ząb. Mój dentysta nie będzie zadowolony. Poduszka prawie gotowa. Dodam jeszcze naklejkę. Och, słodka. Hej, Sunny. To dla ciebie. O, dzięki. Właśnie tego szukałam. Wróżka zębuszka istnieje, nie? Zaraz się przekonam. Położę tu ząb. I przykryję go poduszką. Muszę porządnie się wyspać. Policzę owieczki. Raz, dwa, trzy. Skąd tu te owce? O, jak miło. Chyba mam tu coś do zrobienia. Ho, ho, ho! Mikołaj jest na wakacjach! Chociaż trochę się zgubił. Lepiej spojrzę na mapę. O, przy biegunie skręciłem w lewo i... O! Hawaje są w tę stronę! A! Hej, Mikołaju! Miałeś uważać. Ups, nie tak głośno. Uf, było blisko. Ale ładny ząbek.
zasłużyła na coś ładnego. Tak będzie sprawiedliwie. Na mnie już pora. Ach, tego mi było trzeba. Spałam jak bobas. I ta poduszka, jakbym spała na chmurce. Pora wstawać. Mój ząb, prawie zapomniałam. Wróżka zębuszka tu była. Czuję się znacznie lepiej. Ha? Skąd wziął się tu ten lizak? Ech, nie będę narzekać. Patrz, co zostawiła mi wróżka. Wow, szczęściara. Czy to laska świąteczna? Kocham je. O, ktoś dzwoni do drzwi. Hejka. Dzięki za zaproszenie. Świetna robota. Ale gdzie mamy powiesić rzeczy? Nie wiem. Chyba, że... Mam pomysł. Udało się. Mamy wieszak. Tu go powieszę. Ale śliczny. Dzięki, Sani. Potańczmy. Woho! Mam nadzieję, że sąsiedzi nie będą się złościć. Jest napisane, żeby wejść, a wszystkie strzałki wskazują na drzwi. Cóż, może rzeczywiście tam zajrzę. Mój łokieć! Ła, co jest? Gdzie ja jestem? Okazuje się, że na dole jest sekretny pokój, o którym nie miałem pojęcia. Nie, nie, nie! Ale cię nabrałam! Tina! Ach, zapomnij o tym i się rozejrzyj. Czy tu nie jest super? Cóż, masz zupełną rację. Co za wspaniała przestrzeń. Jest tu mnóstwo szpargałów i różnych ciekawych rzeczy. No nie? Cieszę się, że tobie też się podoba. Możemy tutaj robić mnóstwo rzeczy. O, spójrz na to, Matthew. Znalazłam radio. Jest w bardzo dobrym stanie. Ciekawe, co się kryje tutaj. Drewniana dłoń, stare drzewko, jakieś świece. O, nie wierzę. A to co? Ło! To niesamowite! Chyba znalazłem deskę surfingową! Tina, zobacz! Co? O, ale super! Ja też chcę coś fajnego! Muszę dalej szukać! Na pewno coś znajdę! O, w pudełku nic nie ma! A może sprawdzę tutaj? Nie chcę starych pączków! Chwila! O, matko! To chyba jakaś rzecz do nadmuchania! Może materac? Albo basen? Momencik! Wpadłam na pewien pomysł! Krok pierwszy. Użyję pompki do roweru, żeby to nadmuchać. Jeszcze troszeczkę. Uff, to ciężka praca. Okej, teraz krok drugi. Otwieram swój plecak. Chodźcie, słodycze, wrzucę was do basenu. O, tak, wszystkie. No dalej, śmiało, nie mamy całego dnia. Że co? Tina, skąd ty tam miałaś tyle słodyczy? Chwila. Tina, myślisz o tym samym, co ja? Proszę, załóż kask dla bezpieczeństwa. Zrobione. Geronimo! Uff, udało się! Wylądowałem w basenie ze słodyczami! Matt, teraz moja kolej! Patrz na mnie! Hej, zrobiłaś to, Tina! Pewnie, że tak! A teraz to uczcijmy! Co my tu mamy? Wygląda jak jakaś torba! No dalej, wychodź! Co ty tam? Ała! Co to jest? Niezłe, co? Zajrzyjmy do środka i sprawdźmy, co tam jest. Może to coś epickiego. Czyżby mnóstwo śmieci? Hej, moment, to lizak. Wygląda pysznie. O, Matthew, on nie wyglądał dobrze. Cóż, ja wezmę sobie te pisaki. Wykorzystaj je dobrze, ja mam jeszcze lampę. Najpierw muszę się pozbyć tego starego klosza. A teraz położę go do góry nogami i użyję gorącego kleju. Nie musi być go dużo, kropelka wystarczy. A następnie słomki. Przyciąłem je do odpowiedniej długości, a teraz stworzę z nich klosz. Idealnie, wystarczy już tylko dodać kolejne kolory. Co za piękny klosz. Naprawdę tak sądzę. W porządku, nałóżmy go na lampę i zobaczmy efekt. Ło! Wyszło ekstra! Matthew, zobacz! Narysowałam twój portret! He, oh, ha, ha! Bardzo śmieszne! A ja zrobiłam lampkę! O kurczę! Sam to zrobiłeś? Jestem pod wrażeniem, ale myślę, że jeszcze można ją ulepszyć! Pokażę ci coś! Pomaluję trochę tę taśmę! Proszę, oto kolorowa taśma, która wykończy twój klosz! Spójrz na to! Pasuje idealnie i daje świetny efekt! Ło! Jesteś genialna, Tino! Dzieciaki! Schowajmy je! Do naprawy! Co tam knujecie?
Co leży przy twojej stopie? Zakaz jedzenia w pokoju! Wrócę tu! Mamy jeszcze coś dobrego? Patrz na ten zapas! To było tu cały czas? Wow! Uff! Bolało! Ile tu miejsca? I to pod naszym łóżkiem? Przydałoby się trochę posprzątać. Na szczęście mamy czas! Uff! Ale się zmęczyłam! Czas na nagrodę! Hej! Fajnie tutaj! Myślisz o tym samym, co ja? O, tak! Zaczynajmy zabawę! Ten dywan nie jest zbyt wygodny. Brakuje krzeseł. Tak, masz rację. Uch, to irytujące! Chwila. Potrzymaj to. Ej, mogłaś mnie ostrzec. Sorki. Zaczekaj. Spoko, posiedzę sobie tu. O, trudne. Kaktus na 3 litery? Co jest grane? Miękka ta poduszka. Skąd się tu wzięła? Ha? Ach, pokażę ci. Wzięłam igłę i nitkę. I teraz mogę je ze sobą zszyć. Sprawdzi się to zwykły ściek biegowy. Można je też krzyżować. Zszyłam tak kilka poduszek. Nieźle, co? Wow, zrobiłaś to z poduszek? Aha, teraz będziemy mieli tu wygodnie. O wiele lepiej, co? Dzięki. Jak to się otwiera? Szkoda, że już koniec. Co teraz? Potrafię dotknąć nosa. Nie, bo ty. Nudzi mi się. Nadeszła pora jedzenia. Hej! Czas napełnić brzuszek. Wow! Ekstra! Moje ulubione! Dzięki! Uff! Nie ma za co! Mogę już jeść? Hej! Spójrz na swoje buty! Wszędzie nabrudzisz! Co? O, sorki! Wrócę na górę! O nie! Nie spadaj! Chyba tu utknąłem! A może to mi się do czegoś przyda? No tak! Najpierw zwincie linę, o tak. Niech się nie zgina. Musi leżeć płasko. Kontynuujcie aż do końca. Przyklejcie końcówkę gorącym klejem. Już! Sprytne, co? Teraz nie ubrudzę dywanu. Ciekawe. A teraz je ściągnij. Okej, okej. Zadowolona? Jej, wrócił mi apetyt. Umieram z głodu. Wow! Tak wyglądają studia. Nie wierzę, że w końcu tu jestem. Pokaż mi to. Ale to mój pokój. Super, będę mieszkać z kujonką. Nie wchodź mi w drogę. Otwieraj. Ech, dobrze. Ale coś nie mogę. Przez ciebie się denerwuję. Odsuń się. Po co nam klucz? I co, trudne? Nie tak to sobie wyobrażałam. Jak ohydnie. Trzeba tu nieco odświeżyć, ale dostrzegam potencjał. Żartujesz, prawda? W niektórych śmietnikach jest lepiej niż tu. Nie jest aż tak źle. Bierzmy się do roboty. Ach, czyli serio to robimy? No, nikt nas nie zastąpi. Fuj, to obrzydliwe. Może zacznę hodować pająki? Co to? Nuda, idzie do śmieci. Au, ostrożnie. Uważaj, co robisz. Szukasz kłopotów? Ha? Nie wiem, o co ci chodzi. No, tak myślałam. Ha, jaka nerwowa. Pozbądźmy się tego. Fuj, to śmierdzi. Hej, kto wyłączył światło? Na pomoc, nie mogę wyjść. A, duch! Duch? A! Auć! Chodź tu, maleńki.
Wow, ile tu śmieci! Od razu lepiej wygląda! Jestem z nas dumna! Tylko się nie spoufalaj! Muszę odpocząć! Pozwolisz? Już tego żałuję! Myślisz, że jesteś fajna? O, usiądę na tym! Uau! Co za wstyd! A to co? Chyba mam pomysł! Najpierw wezmę kosz na śmieci, owinę go tekturą i porządnie przymocuję. Na wierzchu położę tekturowe koło, a potem zrobię mniejsze kółko z kleju. Wystarczy, przyczepię tubkę do tektury i dodam więcej takich rurek różnej długości. A teraz malowanie. Uuu, co za frajda! Świetny kolor! Ładnie to wygląda! Poczekam, aż farba wyschnie i gotowe! Co za ciekawa książka! Hej, spójrz na to! Co to jest? Nasz nowy fotel! Podoba ci się? Bo mi bardzo! A jaki wygodny! Czy to stara opona? Skąd to się tu wzięło? Łapy precz od mojej opony! Jest mi bardzo potrzebna! Najpierw położę ją na płaskiej powierzchni. Namaluję zygzak na bieżniku. Dookoła. Prawie gotowe. Połączę tutaj i poczekam, aż wyschnie. Teraz fioletowa farba. Pomaluję nią górną część opony. Ale nie chcę przekroczyć białej linii. Muszę być bardzo dokładna. Ostatni fragment. Połowa pracy za mną. Niech tylko wyschnie. Teraz drugi kolor. Odwrócę oponę, a drugą połowę pomaluję na żółto. Do trudniejszych elementów użyję mniejszego pędzla. Żółty kolor kontrastuje z fioletem. No dobrze, jak tylko wyschnie, wezmę pineski i powbijam je w oponę. Postaram się je równo rozłożyć. A potem do jednej z nich przyczepię łańcuch. Pozaczepiam też o pozostałe. Właśnie tak. W środek opony włożę siedzisko. Będzie znacznie wygodniej. I gotowe. Cudowny odpoczynek! A to co? Mój fotel? Fajny, co nie? Skoro tak mówisz? Tak jest! Mamusiu! To znaczy, co to było? Sprawdźmy! Skąd to się tu wzięło? I co to jest? To tylko lustro, widzisz? Przyda nam się! Muszę wyjąć coś z torebki. Wow, mam sporo zabawek! Aha, właśnie tego szukałam. O, mięciutki. Ha, świetna zabawa. Ale wykorzystam go inaczej. Przyczepię do jednorożca dwustronną taśmę. Zdejmę warstwę ochronną i przykleję do lustra. Zrobię to samo z resztą zabawek. Poprzyklejam je wzdłuż krawędzi. To wygląda świetnie. Postawię je tutaj. Doskonałe do makijażu. Tego mi było trzeba. O, niezły pomysł. Powinnam zrobić coś podobnego. Ale moje lustro będzie lepsze. Ciekawe, co tu mam. O, to się przyda. Ale muszę jakoś przyczepić te rzeczy. Zbyt drastyczne. Pianka poliuretanowa, to jest to. Po co komu taśma? Będzie wyglądać wspaniale. Do dzieła. Otoczę pianką całe lustro. Jak bita śmietana. Musi mieć równomierną szerokość. Bardzo łatwo się nakłada. No i to ciekawsze niż zwykła taśma. Teraz zdobienia. Poprzyczepiam do pianki robale. Zrobię to, zanim stwardnieje. To będą moje ulubione rzeczy. Małe ochyctwa. I na koniec puchaty szczurek. Gotowe. Wow, cudownie. Od razu lepiej. To do ciebie pasuje. Muszę zrobić zakupy. Co? A co chcesz kupić? Mamy gołe ściany. Nie, nie podoba mi się. Następne. O, nawet. Trochę nudne. Co tam jeszcze jest? Jak świeci. To jest to. Nie mogę się doczekać. Dostawa. Wow, jak szybko. Może kurier to przystojniak? Jak wyglądam? Cześć, zapraszam do środka. Mam na głowie inne przesyłki. Mieszkacie tu?
Chcę stąd jak najszybciej wyjść. Chociaż może jeszcze chwilkę posiedzę? Serio? Chyba śnisz, koleżko. Ja i tak już chciałem iść. Masz moją girlandę? A gdzie napiwek? A, no tak, proszę. To tylko dolar? Chyba żartujesz. Chcę więcej. Ale więcej nie mam. Na razie, co za ludzie? Ale zapłaciłam za to. Niesprawiedliwe. Naomi? Nie martw się, nie pozwolę na to. Dawaj to. Hej, dostawco! Wracaj tu! Nie, nie, błagam! Płakał, że chce do mamusi. Lepiej się tego pozbyć. Naomi, patrz co mam. Czy to dla mnie? Dzięki, Betty! To moja girlanda! Wow! Dzięki, jesteś super! Poczekaj, to dla ciebie? To jakiś żart, tak? Nikt dotąd nie był dla mnie tak miły. Podobają ci się? Ekstra! Planetę zawieszę tutaj. Od razu lepiej. Potrzebujemy więcej roka. O, jak ładnie! Wygląda świetnie. Tak, nieźle nam poszło. Pozbądźmy się śmieci. Weź to. Co tam jest? Powoli! Odwróć się. Od razu lepiej. Potrzebujemy półek. Tak jest, tutaj. Postaw lusterko na górze. Proszę, misiaczku, przykryj się. Przesunę ten chłam. Na sztaludze ustawię obraz. Sama go namalowałam. Podoba mi się. Nietypowa ozdoba ścienna. Przydałaby się gitara. Okej, jak to wygląda? To... wspaniałe! Co za odmiana! Nie do wiary, że to ten sam pokój! Prawda? Załóżmy firmę remontową. Czuję się jak u siebie. Wygodne mieszkanko. Doskonale. Chodź tu. Czy my się polubiłyśmy? Nie przepadam za przytulaniem. Ktoś puka? Proszę? Dzień dobry! Kupią panie wiertarkę? Nie! Nie skończyłem! Proponuję też wspaniałą patelnię! Nie! Co? Dobrze, bierzemy! Znaczy... nie! To może niespodzianka? Jedyne $2! O, proszę! Możemy? Czemu nie? Kolejne zadowolone klientki! Poproszę pieniądze! Pa, pa! Ciekawe co to? Otwórzmy! O! To lustro! Tego właśnie nam trzeba! Pozbędę się papieru! To nie był dobry pomysł! Ma uszkodzoną ramę! Nie powiesimy go na ścianie! Hej, wracaj! Aha! Tego właśnie szukałam! Wybacz, misiu, potrzebuję waty. Chcecie naprawić lustro? Spróbujcie tego. Oklejcie ramę paskiem LED. Zegnijcie na rogach. I pamiętajcie, żeby nie ciąć paska. Jak skończycie, nanieście na niego klej. Nie zostawcie żadnych luk. Najlepszy będzie zygzak. Już prawie koniec. Teraz przyklejcie watę do kleju. Przyciśnijcie, żeby nie odpadła. Powtórzcie na całym obwodzie ramy. Upewnijcie się, że pasek nie wystaje. Potem przyklejcie do waty sztuczne motylki. Prawda, że ładne? Robi się tu coraz przytulniej. Świetny efekt świetlny. Wow! To niesamowite! Prawie jak przyroda! Ładnie wyglądam. Spać mi się chce od tej pracy. Jak mięciusio! Cieszę się, że przyszedłeś. Nie odmówiłbym. Mua, mua, mua. Ale się wyspałam. Hej, Naomi, wstawaj! Co się dzieje? Patrz! Znów całowałaś się z poduszką? Cóż, śnił mi się przystojny chłopak. Nie szkodzi?
Mam pomysł. Och, moja kochana córeczka, tak? Mamy plamy ze szminki na poduszkach. Już do was jadę. To poważna sprawa. Biedne maleństwo. Mamusia cię ocali. No to jazda. Z drogi śledzie. Mamuśka jedzie. Nic ci nie jest, kochanie. O, cześć, mamo. Mamy kłopot, widzisz? Nie martwcie się, pomogę. Oklejcie poduszkę taśmą. Teraz przyklejajcie krótkie kawałki pod kątem. Zróbcie rządek trójkątów. Powtórzcie na całej poduszce. Zaklejcie każdą lukę. Kiedy skończycie, usuńcie po jednym pasku taśmy. O tak! Uważajcie, żeby nie usunąć za dużo. Odklejcie co drugi rząd pasków. Potem weźcie pędzel i malujcie. Nałóżcie farbę na górny rządek trójkątów. Dzięki taśmie nie pomalujecie niechcianych miejsc. Każdy rząd pomalujcie na inny kolor. Kiedy farba wyschnie, odklejcie taśmę. To bardzo przyjemne. Uważajcie, żeby nie zniszczyć efektu. Potem usuńcie taśmę z brzegów. To lepsze niż plamy ze szminki. I co wy na to? Ładnie, nie? O, super! Dzięki, mamo! Nie ma sprawy. Zrobię wam zdjęcie. Uśmiech! Och, jakie słodkie! Cieszę się, że pomogłam. Kocham cię, jednorożcu. Mua, mua. Kochanie, czas się kłaść do łóżka. Ale mamo, moje jednorożce. Żadnego ale, już późno. No dobrze. Zdejmę ci tylko tą opaskę? Nie! Okej, dobranoc. Dobranoc. O nie, ale tu ciemno, zaraz przyjdą potwory. Co się stało, kochanie? Widziałam potwora, mamusiu. Spokojnie, napij się mleka. Od razu po nim zaśniesz. Dziękuję, mamusiu. Urocze dziecko. Nie, nie rób tego. Ratunku, jednorożcu. Skąd to się tu wzięło? Zaraz, mam świetny pomysł. Połóżcie koszulkę na obrazku. My wybraliśmy słodkiego jednorożca. Zacznijcie go odrysowywać. Bułka z masłem. Tu każdy może być artystą. Kiedy skończycie, pozbądźcie się papieru. Następnie wytnijcie taki otwór w pudełku. I przyklejcie do niego folię za pomocą taśmy. Powoli i dokładnie. Teraz włóżcie do środka latarkę. Zamknijcie pudło, pora na malowanie. Dobrze sprawdzi się farba świecąca w ciemności. Ma ktoś ochotę na jajka? Dobrze zamieszajcie. I wyłączcie światło. Zabierzmy się do pracy. To będzie piękny obraz i lampka nocna w jednym. Nie spieszcie się, musi wam ładnie wyjść. Ten sposób jest naprawdę prosty. Dobrze mi idzie. Chyba zapiszę się na kurs malowania. Skończyłam. To mi już nie będzie potrzebne. I co ty na to? Wow, ale ładnie. Pójdę już spać, zmęczona jestem. Mój śliczny jednorożec. Ej, co ty robisz? To moja strona. Muszę zadzwonić. Halo? Chcę złożyć zamówienie. O, ekspresowa dostawa. Dziękuję. Hej, masz coś dla mnie? Chwilę, niech sprawdzę. Może pan to wziąć? To wszystko? O, pudło pełne skarbów. Złota farba, wow. To będzie imponujące. Wygląda bardzo drogo. Złote wiórki dodadzą blasku.
Nie mam żadnych szans. Lepiej zacznę. O, rety. Szybko zamieszam i mogę zacząć. Wygląda gorzej niż sobie wyobrażałam. Cześć, Jared. A daj mi spokój. Haha, jak zazdrości. Dobrze, gwiazdki są gotowe. Wezmę się za malowanie. To jak lakier do paznokci, strasznie mało. Musi wystarczyć. To chwilę potrwa. Uff, to trudniejsze niż sądziłam. Pora sprawdzić, jak idzie uczestnikom. Jeden ciężko pracuje, a drugi niekoniecznie. Porozmawiajmy, jak się masz? Nie będę ukrywał, że się martwię. Potrzebuję materiałów. Poproszę farbę, zapłacę. Cała przyjemność i tak dalej. Wygląda na to, że Sofia haruje jak buł. Przydaje się pomoc. Proszę. Emocje sięgają zenitu. Dajmy im czas i wróćmy później. Od razu lepiej. Co za akcja. Teraz odkleję gwiazdki. Całkiem, całkiem. Niech to szybciej schnie. Wyszło świetnie. Wow, jak świeci. Hej, mam cię na oku. Myślisz, że się boję? Kto jest najlepszym projektantem? Hej! Chodźcie ze mną! No! Dobra. Po raz pierwszy, po raz drugi! Biorę wszystko! Sprzedane pani z pieniędzmi! Dzięki! Zapraszam ponownie! Sprzedane! To dla pana! Dzień dobry. Czy dostanę coś za tę kwotę? Myślę, że coś się znajdzie. W worku z niespodzianką. Ryzyk fizyk. Biorę. Pa! To jak moja prywatna galeria sztuki. Nie rozumiem sztuki współczesnej. Hej, co jest w środku? Makarony? No nie wierzę. Co za zabawa? Kup sobie własny. To moje. O, już wiem! Najpierw tniemy na pół i przyklejamy paski LEDowe. Są bardzo kolorowe, będzie z nich piękna tęcza. Chmurkę zrobimy z waty, przyklejamy do makaronów i testujemy. Wow, wygląda pięknie! To bardzo fajne! I mięciutkie! Po ciężkiej pracy trzeba odpocząć. Pora wstawić łóżko! Zostaw moją chmurkę. Mam pomysł, zaraz wrócę. Co za życie! Na pewno coś tu znajdę. O, mogę to wziąć? Pewnie, ale nie za darmo. Wow, $10! Częstuj się! Dzięki, panie Menelu. Chyba dobry interes. Na pewno się przyda. Najpierw malujemy. Tyle wystarczy. Ustawiamy na miejscu. Potrzebuję więcej. Brakuje tylko poduszki. Teraz można odetchnąć. Nieźle, nie? Nieważne. Wjeżdżamy, panowie. Przesyłka specjalna dla Sofii. Wow! Proszę siadać. Wow, ale wygodne. Au! Co to, drewno? Mam niski budżet. Będzie siniak. Przyznaj, że chciałbyś tu być. Uff, strasznie to ciężkie. Mam tu ten oto wspaniały stół. Wstawiamy po środku. Fajny, nie? Dajcie sznur, chłopaki. Proszę, Sofia. He? Trzymaj. Gotowa, Sofia? Ty też? Start! Już przegrałaś. Zobaczymy. Ciemias jesteś. Chyba ty. Poddaj się, Jared. O, już wiem. To łaskocze! Kantowałaś! Ne, 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 ne. Weź sobie sznur. Ty, ale fajny! Będzie pasować do pokoju. Może go wykorzystam? Bierzemy kłodę i wiercimy dziury. Będzie ich 3 po obwodzie koła, a potem bejcujemy. Równomiernie rozprowadzamy. Tyle wystarczy. Po wyschnięciu przeciągamy sznur przez dziury. Wiszący stolik.
Złoty stolik oznacza złote akcesoria. Co za klasa. Zdecydowanie do mnie pasuje. Dobrze, teraz zróbmy coś z tą przestrzenią. Przydadzą się tu światła, ale to nie wystarczy. Bu! Haha, wystraszyłam cię, bo jestem duchem. Bu! Mamo! Mamo! Popatrz, jestem duchem. A gdyby tak... A? O, tu jesteś, Essie. To będzie w sam raz. Dziękuję, że mi to przyniosłaś. Bardzo mi pomogłaś. O, co to jest? Piłka, którą bawiła się Essie. To chyba był księżyc. Zaraz, to będzie świetnie pasować do wystroju. Dobra, przekroję tę kuleczkę na pół. Teraz mam dwie połówki. Wezmę tę i ją przerobię. Pora wyjąć farby. Zacznę od pomarańczowej. Nałożę ją na styropian. No i proszę, całkiem zamalowany. Żeby stworzyć teksturę, użyję pędzla gąbki. Nałożę nieco brązowej farby w paru miejscach. Dodam jeszcze nieco białej, trochę na pomarańczową i wokół brązowej. Gotowe. W porządku, wygląda całkiem nieźle. Spójrz, jak Mars świetnie pasuje do reszty Układu Słonecznego. O rety. O, mój pokój. Ile tu planet i gwiazd? To dla mnie? Jasne, astronautka potrzebuje miejsca do eksploracji. Jestem śpiąca. Muszę się położyć. Chodź, gwiezdne poduszko, zdrzemnijmy się razem. Na Marsie jest plaga wiewiórek. A? O rety, ona śpi na twardej podłodze. Tak być nie może, potrzebuje miękkiej powierzchni. Może wykorzystam tę matę. Teraz ją przeniosę, żeby było jej wygodnie. Może być. O, już się z niej zsunęła. Położę ją z powrotem. Macierzyństwo to ciężka praca. Muszę jakoś rozwiązać ten problem. Wiem, co zrobić. To przesunę tutaj. A potem umieszczę tu następną półkę. I jedną za głową. Muszę się wysilić, żeby to przesunąć. Ale te materace ciężkie. Jeden już leży. Obok niego położę drugi. Super. A teraz pościel. To musi lepiej wyglądać. Słodko, ale co to za łóżko bez poduszek? Milusia drzemka. Auć, co? Skąd się tu wzięłam? Auć. Wow, łóżko z gwiazdkami. Mamo, zbudowałaś łóżko? To dla mnie, naprawdę? Oczywiście, że dla ciebie. Co? Ozdobię swoje półki, jednorożce i roślinki. Jeszcze książki i więcej jednorożców. Kontrolery do konsoli i holidoli. Potrzebuję też przekąsek i zabawek. Proszę, wszystko jest na półkach. Pora do łóżka. Świetnie. Otulę cię kołdrą. Śpi dobrze. Słodkich snów. Jak uroczo. Cieszę się, że się jej podoba. Wiewiórki ukradły gwiazdy na skały. Tak, biję wszelkie rekordy. Nie taki. Wolę inny stół. Woo, pipi, uwaga, jadę. Brum, brum, brum. Mam pusty brzusio. Muszę coś zjeść. Wiem, co zrobię. Płatki są przepyszne. Muszę je zabrać na rower. Tak, płatki w rowerze. Co za świetna zabawa. Jestem tygrysem. I jem tygrysią karmę. Co ona tam robi? Ja tu oglądam dla niej nowe biurka, a Essie je prosto z koszyka. Muszę coś zrobić. Tak nie wolno. Przepraszam, kochanie, muszę zabrać twój rowerek. Zaraz oddam. Dobra, postawię go tutaj. Rękawice są, maska i farba w sprayu też. Pora wziąć się do roboty i pomalować rowerek. To znacznie ładniejszy kolor. Muszę dokładnie pomalować. A teraz wezmę ten żółty i zacznę malować wyżej. Wygląda całkiem nieźle. Teraz zielonkawy kolor. O, ten mi się podoba. Teraz jaśniejszy żółty. Jak ładnie. Doskonale. Okej, przechodzimy do następnego kroku. To szkło jest zadziwiająco ciężkie. Muszę je odłożyć. Tada, gotowe. Zamieniłam trójkołowy rowerek w uroczy stolik. To coś więcej niż mebelek. Istne dzieło sztuki. Essie, kochanie, mam coś dla ciebie. O, stół do mojego pokoju? Patrz, Holly Dolly, pyszne płatki. Proszę, kochanie, możesz jeść jak człowiek, a nie jak tygrys. Zamiast tego zjem jak rekin.
Miam, jakie to pyszne. O raty. Wow, marzycie o cukierkowym pokoju? Które słodycze lubicie najbardziej? Piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie przesłać tego filmiku znajomym i subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco.